Witam Was serdecznie w kolejnym 71 odcinku Drewnianych Poniedziałków. Dzisiaj głównym bohaterem jest Kościół pod wezwaniem św. Stanisława, biskupa krakowskiego z 1768 roku. W miejscowości Górecko-Kościelne, 18 km od miejscowości Biłgoraj. Miejscowość położona na pięknym malowniczym roztoczu. Kościół modrzewiowy. Zbudowany z fundacji Jana Jakuba Zamońskiego, który był wojewodą podolskim, wybudowany w czasie panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Sama miejscowość, lokowana w 1582, posiadała pierwotną nazwę Huta. W roku 1648 miało, miało tutaj miejsce objawienie świętego Stanisława, który uratował. Wieś przed spaleniem przez Kozaków w okresie powstania Chmielnickiego. Powstała na tym miejscu tego objawienia kaplica. Natomiast Kościół istniał tu na początku XVIII wieku, został wtedy zniszczony przez Szwedów, prawdopodobnie był wcześniejszy. Natomiast obecny, tak jak już mówiłem, powstał w drugiej połowie XVIII wieku. Był remontowany i rozbudowywany w XIX wieku, w latach 1897-98. Wtedy otrzymał wieżę oraz przedłużono nawę. W 1927 pokryto wnętrze kościoła boazerią. W 1975 wymieniono pokrycie dachowe z gątowego na blaszane a ostatnio remont miał miejsce w latach 2007-2010, a zdjęcie kościoła po prawej stronie pochodzi z 2012 roku, z sierpnia, kiedy odwiedziłem Lubelszczyznę. Jest to budowla trójnawowa, konstrukcji zrębowej, posiada trójboczne prezbiterium, nad nawą mamy nadbudowaną wieżę oraz dwukalenicowy dach, w środku kościoła oryginalna belka tęczowa z barokowym krucyfiksem z połowy XVIII wieku, czy z czasu budowy kościoła. Ciekawy chór muzyczny z organami z 1906 roku, wykonanymi przez Jana Śliwińskiego. Wewnątrz mamy również podłogę z kafli ceramicznych, a wyposażenie kościoła prawie w całości rokokowe z lat 1769. 1779, wykonane przez snycerzy Jana i Jakuba Maucherów. Na to wyposażenie składa się ołtarz główny, który mamy po lewej stronie, z figurami świętych, oraz w centrum obraz świętego Stanisława biskupa właśnie w takim złoconym ornacie. Posiada również kościół ołtarze boczne, ambone, konfesjonał. I chrzcielnice, wszystkie pochodzące właśnie z XVIII wieku. Na zewnątrz kościoła znajdują się oryginalne tablice ku czci oddziału Armii Krajowej dowodzonego przez Michała Wysockiego o pseudonimie Wit, który to obronił kościół przed spaleniem w czasie wojny w lipcu 1944. Na zewnątrz kościoła również mamy dzwonnicę murowaną z roku 1787 z dzwonami z roku 1906, czyli bardziej współczesnymi. Kościół, może tutaj słabo widać, ale również jest otoczony ładnymi drzewami. I zdjęcie to widok kościoła tutaj od strony południowej, kościół niezorientowany. Dobrze, to zagadka z ubiegłego tygodnia. Tutaj mamy Pytanie było o miejsce śmierci Ojca Sarbiewskiego, bo tydzień temu mieliśmy Sarbiewo. Odpowiedź to Warszawa, oczywiście, i uzyskałem 22 odpowiedzi prawidłowe na to pytanie. I 22 uczniów otrzymało punkty dodatkowe, czy to z historii, czy to z filozofii. Bardzo Wam dziękuję za ten liczny udział, za liczne oglądanie również ostatniego odcinka. A dzisiaj zagadka może być troszkę trudniejsza. Będzie pytanie o to, gdzie znajduje się kościół drewniany i w którym odcinku opowiadałem o kościele drewnianym z Lubelszczyzny. Wystarczy znaleźć w historii moich drewnianych poniedziałków kościoły i sprawdzić, które z nich pochodzą z Lubelszczyzny. Dla ułatwienia również. Dodam, że w ramach drewnianych poniedziałków na początku do dziewiątego odcinka były to odcinki, tylko, w których tylko prezentowałem zdjęcia i opis. Nie było nagrania głosowego, filmiku nie było. Od dziesiątego odcinka już są filmiki, więc można sobie na Facebooku Jezuickiego Centrum Edukacji odnaleźć tę odpowiedź w tych, tych poprzednich odcinkach bez. Filmików. Zapraszam do odgadywania. Tym razem druga osoba, która odpowie, otrzyma nagrodę w postaci punktu dodatkowego. Za tydzień będzie województwo podlaskie. To już kolejny, kolejne województwo z kościołem drewnianym. Zapraszam serdecznie do oglądania i życzę wszystkim dobrego, miłego tygodnia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło.